Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie. Pocałuj ta w dupę wójta. Być moim chłopakiem? O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Gotard. On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi zgrają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, wiedźminie. Są naprawdę groźni. Wioska nagle opustoszała? Przyszliśmy do Bertrama. Wydajcie go nam, a nikomu nie stanie się krzywda. Wiedźmi! Co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli. Żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej. Zbierzami! Dalej, kurwa! Musimy go obejść. Zerżnąć od mięsa! Dalej, kurwa! Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę.